Jest grany, ten typek jest bez butów. On jest bez butów, co on odwala? Nie, co ten typek odwala? Ej, on jest bez butów. Dał mu bania, no i sobie go zabili. Siema widzowie, z tej strony Arci Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem mam dzisiaj dla was odcinek Stepania do graczy, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Te trzy rzeczy musicie zrobić, aby wygrać w tym odcinku 100 rzucaków. Tak, 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 moi drodzy, dzisiaj wylosuję wam w tym odcinku 100 rzucaków. Jedyne co musicie zrobić, aby wygrać te 100 rzucaków, to po prostu stawić suba, lajka, dzwona oraz napisać swój nick w opisie, w komentarzu, z jakim po prostu gracie na Dragonie. To wszystko i bierzecie udział po prostu w losowaniu. Pamiętajcie, że z kodem ZOMBIACZEK macie 10% zniżki na produkty Genesis na stronie Genesis. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i tyle, trzymajcie się, elo i yo, pozdro! Dobra moi drodzy, tepam do pierwszego ziomka i zobaczymy, gdzie mnie ten typeczek tepnie. Obstawiam, że będą to nogi, a jednak to nie są nogi, ale jest to żółwik tego typa. Jest to żółwik tego typa. Jesteśmy sobie na poziomie, gdzie to jest poziom napisane? 85 poziomie sobie jesteśmy, więc... Dobra, wydawało mi się, że jakiś gościu tu idzie, ale ja rozwaliłem po prostu nitki w jego żółwiku. Póki co, żaden z jego kolegów nie przychodzi, więc może to sugerować, że po prostu będzie to wyrównana klepa. Jakaś 1 na 1? No nie, no nie, to by było zbyt pięknego, gdyby to była klepa 1 na 1. A już miałem kurczę nadzieję, chyba że ty polisze. Ach, nie polizał, szkoda. Szkoda, że nie polizał. No wiecie, nadzieja umiera ostatnia, ale jakby to było 2 na 1, chociaż to by było nawet dobrze. Ale z tego co widzę, to chyba po prostu tu i tak zginę, bo... No nie mam po prostu żadnych szans. Jak macie klepę 3 na 1, to nie macie co zrobić, w sensie 3 na 1, 2 na 1 oczywiście, rzecz jasna. Dobra, gościu idzie na refilach, wiecie co, może typek by polizał. Ta, aj, teraz jadł koksika. Kurde, gdyby mu bania padła albo coś takiego, to może byłoby lepiej. Wiecie co, ja nie będę jadł koksa, tylko sobie zmienię seta jeszcze szybko. Tamten gościu gdzieś do góry spieprzył, wiecie co. Ja spróbuję do tamtego typa przejść, ale nie, nie uda mi się. Aha, w ogóle rzuciłem 4 perły i przeszedłem tylko przez jedną kratkę, także dosyć niefajnie. Dobra, ale temu typowi zaraz się powinien koks skończyć. Tak, jemu się zaraz powinien koks skończyć, tego co mi się wydaje. Wiecie co, ja lecę za nim. Ten typek już jest po prostu bez koksów i muszę się na nim skupić, żeby on po prostu zginął. Tak, on nie może mieć koksów. Tak, 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 on już nie ma koksów, on na samej refilach ciśnie. Polizał, zajebiście. Nie, miałeś jednego koksa. Dobra, a wrócił ten typek, tylko on jest dobrany i to jest najgorsze, że ten typek jest tu widzowie dobrany. Dobra, udało mi się zebrać 4 perły. Zajebiście. Zajebiście. Nie wiem jak ja to zrobiłem, że zebrałem jeszcze te 4 perły, że ten typ nie wskoczył w tej temy, ale wam powiem widzieć, że no piękna sprawa tutaj. Udało nam zrobić, no bo ziomeczek sobie polizał koksika, w sensie w sumie refila sobie polizał. Zebraliśmy koksa. Teraz tego koksa zjedliśmy, jakby ten typ jeszcze polizał, to w ogóle byłby kosmos, to w ogóle byłby kosmos. Dobra, gościu zjadł koksa. No niestety, tak jak mówię, on po prostu te koksy miał dobrane. Wiecie co? Ja spróbuję, może rzucę tutaj, wiecie co, zrobiłem coś takiego, czy nie ma gdzieś tutaj przejścia? Nie, nie ma tutaj niestety żadnego przejścia, ale spróbuję rzucić perły. Ajajaj, szkoda, szkoda. Nie, tu nigdzie nie ma wyjścia. Oj, tu jest wyjście, tu jest wyjście. Nie, za późno się skapnąłem, za późno się skapnąłem, że tu jest wyjście. No i ten typ był na koksie. Kurde, za późno się skapnąłem, że tam było wyjście, bym wyskoczył na dżambuście i byłoby na easy ucieczka. No niestety, ale i tak mi się wydaje, że akcja wyszła naprawdę spoko. No bo tak naprawdę w sytuacji, która była bez wyjścia, no zabiłem jednego typa, no i drugiego praktycznie już miałem. No ale to mówi się trudno, więc zaraz tepamy do kolejnej osoby. Chciałbym widzowie pokazać poziom tego typa, co mnie zabił. Gościu polizał jego kumpel, on też prawie zdedał i jeszcze pisze mi na czacie jeleczkę. Szkoda po prostu gadać. A tutaj patrzcie, gości ma fajne skrzydła. Dobra moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka i zobaczymy, gdzie mnie ten typek tepnie. Biorę sobie od razu antynogi w łapę i ten typek mnie tepnął do swojego żółwika. Ale co tu jest grane? Ten typek jest bez butów. On jest bez butów, co on odwala? Nie, co ten typek odwala? Ej, on jest bez butów. Dobra, założył buty, o co tutaj chodzi? W ogóle mi się jeszcze makro wyłączyło. Nie wiem, klepię go bez butów. Gościu nie ginie bez tych butów. Nie wiem, to jest chyba jakiś najdziwniejszy typ, do którego tepnąłem na tej edycji. Naprawdę. No nie widziałem jeszcze głupszego typa, no typek mnie tepa, w ogóle nie zakłada butów, no nie wiem, może jakiś, wiecie, ma jakiś, być może jakiś fetysz, wiecie, że może bez butów lubi się klepać, albo po prostu on się czuje u siebie jak w domu, że wiecie, że w butach, tak, mi się wydaje, że on po prostu czuje się u siebie jak w domu, że wiecie, tutaj w laczkach woli chodzić niż w butach. Dobra, padał mu bania, no i sobie go zabiliśmy szybko, no tutaj od początku klepy, no to była formalność, żeby tego typa po prostu sklepać, więc no gdybym tutaj w ogóle zdedał, no to powiem wam, że to by był duży wstyd, bardzo duży.
duży wstyd to by był, gdybym po prostu tutaj zdedał na tej klepie. No dobra, tepam zaraz się do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomeczka. Jest to ziomek o niku X3, więc zobaczymy, gdzie mnie to gdzie mnie tepnie. O, kto by się spodziewał, że mnie... ale tutaj typek nie był na koksie, tam nie wiem, co w ogóle robi. Aha, czy oni właśnie próbowali żółwik dopiero zakoblować? Tak, oni w ogóle nie mieli żółwika zakoblowanego. To jest gilia chyba, która kompletnie nie jest widzowie przygotowana na jakąkolwiek klepę. Nie wiem, mają tutaj drzewkarkę, więc bardzo mi się to podoba, że jest drzewkarka. No i tutaj za mną typek biegnie. Więc spróbujemy go, moi drodzy, po prostu tutaj zrzucić. Tylko nie wiem, czy ten typek chce za mną biec. On chyba nie chce za mną biec. O kurde, żebym prawie tutaj spadł. Dobra, wiecie co? Sprzedamy mu parę hitów. Sprzedamy mu parę hitów. Ogrzesz mordę jeża. Albym teraz odwalił, widzę manianę. Aha, zbugowałem się, widzę w klocku. Są fantastycznie, to fantastycznie. Ale ten typek ma strasznie dużego loła. Nie, i co? Przeżył. Nie wierzę w to, że ten typek przeżył. To jest po prostu niemożliwe, widzowie. Tu już idzie kolejny ziomeczek. Ja mam jedną perłę, więc przez ten... Przez moją głupotę zmarnowałem, widzowie, 3 perełki. Plus jest taki, że ten XD Dash nie ma, widzowie, w ogóle pereł. Aha, ja nie mam w ogóle, nie wziąłem śnieżek. Chciałem wziąć śnieżki, żeby sprawdzić, ile ma HP. No i ich niestety nie wziąłem. Dobra, musimy ich jakoś zrzucić, tylko jak oni... Kurde, tą drzewkarkę mają taką głupią, oni zrobioną jakąś. Tu jest taka jedna kratka przelotowa, że tak to powiem, tak to nazwę. Muszę ich jakoś na zakręcie złapać, albo gdzieś ich tam zrzucić. No nie wiem jak ich kompletnie zrzucić tutaj, bo ta drzewkarka jest jakaś głupia. Nie podoba mi się ta drzewkarka. Oj, szczerze mówiąc... Ja pierdzielę! Nie, nie, to się właśnie nie wydarzyło. To się po prostu, widzowie, nie wydarzyło. Zapomniałem spojrzeć na serca. Ja pierdzielę. Nie, nie, nie. To się po prostu nie wydarzyło. Ale ja jestem debilem. Masakra. Dobra, moi drodzy, tepam do ziomka o niku X2. Swoją drogą wydaje mi się, że kiedyś już z tym typem się po prostu klepałem. Wow, co to jest? Co to jest, widzowie? Ty, jeszcze nigdy nie widziałem takich... Co? Gdzie on mnie tepną? Co to w ogóle było? Nie wiem, co to jest, jakieś nogi mnie tu tepną, widzę w tego, w fęca. Nie wiem, myślę, że to jakieś bardziej przemyślane nogi, on, żeby mnie klepać, musiał w ogóle tutaj nie odkopać, także dosyć zabawna sytuacja. No dobra, to jest, co to jest najgorsze, to że gościu zjadł, widzowie, koksa po mnie, przez co, wiecie co, spróbuję sobie go popanczować z łuku, żeby mu się ta regenka mi wyrównała razem z nim, ale chyba nic mi to nie da. Dobro, gościu sobie zjadł koksa, więc sobie, o, odpanczujemy go, wykorzystamy tą przewagę. O, dobra, gościu się zdenerwował. Wow, z tego co widzę, to nie wziąłem butów na przebranie. Ja pierdzielę, nie mam, widzowie, butów na przebranie. Mam 2 hełmy na przebranie. W sensie mam 1 hełm więcej, a nie mam butów. No dobra, niefajna, niefajna sytuacja. Więc trzeba liczyć, widzowie, na to, że typek policze. Dobra, ja sobie po prostu popanczuję typa. Nie, no nie gadajcie, że gościu perłami ucieka. No nie róbmy sobie jaj, widzowie. Czy my sobie właśnie jaja robimy? No dobra, jestem u tego typa. Dobra, jestem u tego typa, powiem wam tak, widzowie. Jest przerąbane. Będzie tu przerąbane, ponieważ nie mam tych butów na zmianę. Dobra, ja zaryzykuję. Nie, dobra, nie zaryzykuję. Chciałem powiedzieć, że zaryzykuję. I w momencie, kiedy jestem na kokcie, to ściągnę sobie buty. Ale dobra, padał mu bania, może nie ogarnie typek? No nie, ogarnął niestety. Mi też padła bania. Mi też padła bania i pada mi set. Dobra, typek chyba nie zmienił całego seta, z tego co mi się wydaje. No właśnie, nie zmienił butów. Czy go docisnę tutaj? Zajebiście, udało mi się go docisnąć. Piękna, zajebista po prostu akcja. Cudownie, cudownie, widzowie, udało się wszystko zrobić tak, jak się powinno tutaj wydarzyć. Z tego co widzę, gościu tu wrócił. No i będzie lipa, jak mnie ten typ będzie zaraz. No patrz, on kupuje itemy i zaraz co na mnie pójdzie. A, szkoda gadać, nie? Pewnie będzie mnie tu zaraz klepał. Na bank tak będzie, że typ mnie będzie po prostu zaraz klepał. Ale on chyba nie wie, gdzie to dokładnie było. On chyba nie wie, gdzie to dokładnie było, widzowie. Tak, on chyba nie wie. Spawn? Czy zdążę szybko na spawna? Dobra, zdążyłem szybko na spawna. Zajebiście. Uff, ale mam farta. Dobra, widzowie, szczerze wam powiem, że mega dużo ryzykuję, ponieważ tepam do ziomka, który ma 1300 rankingu i tepnął mi on, widzowie, na wyrównaną klepę. Wow, typek, który ma 1300 rankingu, tepa na wyrównaną klepę. No powiem wam szczerze, rzadki widok, w sensie rzadki widok, no w sumie dosyć normalne, no bo właśnie takie osoby zazwyczaj się po prostu klepią gdzieś na teparkach i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, widzowie, że czuć, że ten typ jest po prostu mocny i właśnie widzę, jak bardzo jestem przeorany. Ten, widzowie, giga przeorany. Czekajcie, ucieknę 2-3 sekundy, bo nie wiem, czy ten typek jest na koksie, czy... Nie zna koksie, w sensie, czy on zjadł koksa po mnie, czy przede mną zjadł koksa, to jest bardzo ważne. Dobra, sprawdzę sobie. Okej, 10 HP miał typeczek, dobra, ciekawe, ciekawe. Dobra, zmienię sobie hełm, żeby w razie coś mieć hełm zmieniony.
Dobra, cyk, czy ten typ jest na koksie? Nie, nie jest na koksie. Ale nie mam znowu butów na zmianę? Ja pierdziele, znowu butów nie wziąłem na zmianę. No nie nauczyłem się. Nie nauczyłem się, żeby wziąć buty na zmianę, więc jest dupa widzowie. Jestem znowu bez butów, więc no mam nadzieję, że tamte buty mi po prostu jedne, które, znaczy dwie pary butów, które mam, wystarczą. Dobra, zje on koksa, dlaczego on zjadł koksa? Nie, ten typ jakoś dziwnie zjadł teraz dopiero koksa. Ja teraz pewnie zjem koksa i on będzie mi uciekał, znając życie. Nie ucieka jeszcze, to jest bardzo dziwne. Dobra, wiecie co, da mu się wyszaleć. Na koksie może mi strefować, też wam powiem. Na koksie może mi on strefować, ale on się jakoś tak dziwnie klepie, widzowie. Nie, mam wrażenie, jakby typ miał jakieś Richa? No, naprawdę, mam wrażenie, jakby typ miał jakiegoś Richa. Bo, kurde, no, on mnie z jakiejś naprawdę dużej ilości kratek bije. W sensie, ja nie jestem jakimś królem PvP i tak dalej, ale wydaje mi się, że ten typ trochę za dużej ilości kratek mnie bije. Choć w sumie, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, no może mi się po prostu wydawać, raczej na pewno mi się wydaje, bo po prostu jestem słaby. Dobra, szybko sobie jeszcze zmienię spodnie. Dobra, typek się we mnie wbił. Dobra, zjemy sobie refila. No tak jak mówię, kurde, tą przewagę, którą sobie wyrobiłem na tym, że ten typek zjadł koksa, o to wszystko straciłem, no bo gościu po prostu standardowo sobie elegancko uciekł, także no niestety. Dobra, oj, teraz ładną strefę dostał typek, ja mam full HP, nie wiem ile ten typek ma HP. 16, dobra, ma 16 HP, ma mniej serc ode mnie, co jest ważne. Dobra, dostał jednego hita. Dobra, on teraz masz 12-13 serc. Dobra, ryzykuję, ryzykuję. No chciałem zaryzykować. Aha, on zjadł kolejnego koksa, tak? No nie, no nie gadajcie, że gościu zjadł drugiego koksa. No i patrzcie, znowu mam nad nim przewagę w koksie. I znowu co? I znowu zjem koksa i ty będzie uciekał, tak? Znając życie, tak? Czy co? Nie, nie ucieka. Tylko w sumie zaraz ja będę musiał uciekać, dlatego że mam po prostu podoranego seta. Mam tylko 40% na secie. O, stawia mi tu jakieś klocki, ziomeczek. O, widzę, że to jest taki... No, ten typ to jest, widzę, taki... Opowiem tak, dobrze się klepi, ale to jest taki z cyklu, jak ja to mówię, pseudogarniacz. Pseudogarniacz, który, wiecie, robi z siebie jakiegoś tutaj, wiecie, Cristiano Ronaldo Minecrafta, tak? No, jak to mówią, taki świat taki Cristiano Ronaldo. Więc, no, gość tutaj, wiecie, robi z siebie jakiegoś bohatera. Że wiecie, tutaj jakieś klocki stawiał, coś takiego. Plus jest taki, że ten typ nie ma już koksa i lecę z nim do końca i elegancko go, widzowie, killnąłem. Także zajebiście, udało się zabić typa 1300 rankingu. No powiem wam szczerze, że była to dosyć ciężka klepa, bo gościu był po prostu ode mnie lepszy. Muszę przyznać to, widzowie, że gościu był ode mnie po prostu lepszy. Naprawdę, był ode mnie po prostu lepszy, więc to właśnie w tym momencie przyznaję. Także dobra. Klepa z 13 topką. Zobaczymy, co tu się, widzowie, stanie. O kurde, ale mnie zlagowało na farcie. Ło, przeleciałem widzowie jak stary do lewiatana. Po piwko. Dobra, dostał kościu kopa, takiego bezpiecznego. Ha, no oczywiście, nie? Ja nie, ale on... Ja czy... On nie, ale ja tak. O, to jest standardzik, widzowie, że... Ha, no. Nie no, gości ma świetnie tutaj. Kurczę. Aha, no i dwóch spadliśmy, to jest... Nie, to jest mistrzostwo świata. Gdzie on tą perłę rzucił? Jeszcze nie wiem, gdzie on tą perłę rzucił. Nie, chyba, dobra, ma trzy perły. O, no tam jeszcze dwa, ty. Gdzie on jest, widzowie? A, tam jest. Dobra, lecimy do niego, patrzcie co się z nim dzieje. O kurde, ty gnoju. Ale dostał czyściutkiego kopa w dupę. Dobra. Dostał kopa w dupę jak... No, gdzie mi tutaj? Dostał! Czysto w mordę. Aj! No, tam niewiele brakowało. Dobra. Nie, to gram, widzowie, w niebezpieczną grę teraz. On chce po prostu zejść jak najniżej. Ale gram w niebezpieczną grę. Kurde. No trzeba mieć taktykę na to, ale jaką? A nie jaką, widzę, trzeba mieć taktykę na to, żeby to rozegrać. Otiltujemy go trochę z łuczku może, co? Aha. Wydawało mi się, że powinien dostać. O! Messi! Akcja! Akcja jak Messi! Pogchamp! Pogchampik, widzowie! Ha! Porobiony! Nice! GG!
GG widzowie, nice, nice. Żółwik, żółwik dla widza, pozdro. Subskrybujcie, łapkujcie i dzwoneczkujcie. O kurde, tak, wyrwało się z uchwytu.